Wszystkich w kolejnym odcinku Butak przez Polskę. Chciałem powiedzieć o bardzo ważnych dwóch rzeczach podczas zwiedzania Polski i ogólnie świata. Nadaję właśnie z samochodu, żeby coś się działo na ekranie waszym. Tytuł może troszkę mylący, bo tak zwiedzanie Polski bez jedzenia i bez ubrania może się wam wydawać trochę tak śmieszne, ale pewnie intrygujące. Chciałem was tym tytułem przyciągnąć do obejrzenia tego filmu. Taki chwyt marketingowy. O co mi chodzi? Moi drodzy, jak chcecie być zadowoleni ze swojej wycieczki, obojętnie gdzie jedziecie, czy tam gdzie ja wam pokażę, gdzie jechać, czy tam gdzie ktoś inny wam pokaże, jakiś przewodnik, czy ogólnie gdzie tam pojedziecie, musicie pamiętać o dwóch bardzo ważnych rzeczach. Pierwsza rzecz, ubranie. Jak nie chcecie przeżyć z rodziną czegoś takiego, że pojedziecie gdzieś, nie wiem, w jakiejś zimnej właśnie porze roku, pomiędzy tym właśnie wrześniem a kwietniem, które potrafią być te miesiące pomiędzy tym przedziałem bardzo chłodne, nie chcecie właśnie poczuć takiego zawodu, że ktoś już chce uciekać do domu, do auta, bo jest mu bardzo zimno. Bądźcie zawsze przygotowani na to zimno. Miejcie w bagażniku jakąś cieplejszą kurtkę, jakieś rękawiczki, tak żeby po prostu nie marznąć w razie szybkiej zmiany pogody. Druga sprawa, równie bardzo ważna. Zadbajcie o to, żeby być najedzonym przed wyjazdem albo o to, żeby wiedzieć, gdzie będziecie jeść podczas takiej wycieczki. Powiem wam tak po sobie. Niejednokrotnie jechałem z rodziną gdzieś i gdy się nie wyjechało po śniadaniu, człowiek jechał gdzieś dalej, za chwilę był głodny, dzieci marudziły, no dorośli też potem marudzili. Ale może ktoś z was powiedzieć, że przecież tam gdzie pojedziecie na pewno będzie jakiś bar. Ale ten bar może komuś się nie spodobać po prostu rodziny. Jeden lubi to, drugi tamto. Jeden lubi kurczaki, drugi hamburgery, trzeci by zjadł tą kiełbasę z grilla. Zobaczcie, czy w ogóle są takie miejsca, w których byście mogli zjeść koło atrakcji, którą chcecie zwiedzać. Żeby nie było czegoś takiego właśnie, że pojedziecie i tak jak mi się kiedyś wydarzyło, że musieliśmy szukać, nie wiem, tam ponad pół godziny jeździć po jakichś zadupiach i szukać baru z normalnym jedzeniem, którym się nie zatrujemy. Tak, tak, bo rzeczy nieznane, które tam gdzieś przy drodze człowiek napotka, nie zawsze są pewne. Jak ktoś wam to opowiada, że jest parking, jest bar i jest bardzo dużo tirów. Czyli dużych ciężarówek, potocznie nazywanych tirami. I tam jest bezpiecznie, bo tam ich jest dużo i w tym barze jest dobre wyżywienie. A powiem wam tak, że gówno prawda, bo tam gdzie jest dużo tirów, to oznacza to, że jest duży parking bezpłatny i tam sobie mogą nocować bezpłatnie. I ja przeważnie 90% z tych kierowców, którzy jeżdżą gdzieś tam na dalekie trasy, gotują sobie sami, mają kłębki gazowe w kabinach, także tak to wygląda. Lepiej sprawdzić, co mamy po drodze. Chyba że jedziemy do jakiegoś większego miasta albo atrakcję mamy koło jakiegoś większego miasta, no to wtedy jest duże prawdopodobieństwo, ponad 50%, że znajdziecie coś dla siebie wszyscy. Czyli tak, podsumując moje dwie porady przed właśnie tutaj wyjazdem, zastanówcie się, co będziecie jeść, gdzie będziecie jeść, bo to jest sprawa posiłku, jest ważna, bo to jest sprawa też samopoczucia i bądźcie przygotowani na zmianę pogody, na ciepło, zimno, tak żeby wam zawsze było wam i ludziom, którzy z wami jadą, pewnie najbliższym, żebyście byli przygotowani na różną tam pogodę. Jeżeli to spełnicie, te dwa warunki, no to już będzie dobrze. O innych rzeczach opowiem w kolejnych odcinkach, także zapraszam do subskrybowania i kanału, do polubienia fanpage'a w Budach przez Polskę. Zapraszam na kolejne odcinki. Pozdrawiam.